Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie pokażę Wam mój nowy zakup. Kupiłem sobie taką fajną maszynkę do wykaszania trawy. Co ciekawe, jest to tak zwana podkaszarka elektryczna, akumulatorowa firmy Parkside, model PRTA20LiC3. Kupiona ze sklepu Lidl, gdzie można właśnie kupić te narzędzia firmy Parkside. Z plusów jest taki, że na ten sprzęt producent, a zarazem sklep, który sprzedaje, czyli sklep Lidl, daje 3 lata gwarancji, więc super, super. I powiem Wam tak, kupiona za 139 zł. Na samym początku filmu jeszcze Wam powiem, dlaczego akurat postanowiłem kupić taką akumulatorową podkaszarkę, taką małą kosę. Mam co prawda dużą kosę spalinową, którą już prezentowałem jakiś czas temu na jednym z moich filmików na moim kanale. No ale tamta kosa jest taka duża, potężna, bo to spalinowa. Zresztą zobaczcie, jaką mam kosę spalinową. Taki krótki filmik, jak ta kosa pracuje, to moja spalinowa, bo już ją testowałem. Tak wygląda ta kosa spalinowa, którą miałem do tej pory. I tak szczerze Wam powiem, że ta podkaszarka nowa, którą kupiłem, w porównaniu z tą moją kosą spalinową, to wygląda jak jakaś zabawka. Potrzebowałem po prostu dodatkowy, mobilny, łatwy do transportu sprzęt, przeznaczony właśnie do podkaszania trawy w parku sztywnych, czyli na cmentarzu. Czyli taki sprzęt, który w łatwy sposób można sobie transportować na rowerze, przewozić w komunikacji miejskiej, w autobusie, a nawet bez problemu iść pieszo i niosąc ten sprzęt w ręku. Moja kosa właśnie spalinowa jest kłopotliwa w transporcie, bo jest po prostu duża i żeby ją po prostu przewieźć, no to muszę jechać za każdym razem samochodem. Oprócz tego kosa spalinowa, jeżeli rzadko jest używana, to są problemy z odpaleniem, bo tam są specyficzne te gaźniki. Jeżeli rzadko jest naprawdę używana, to zawsze są problemy, żeby ją odpalić. Problemem jest to, że koszt paliwa, wiadomo, benzyna poszła strasznie do góry, jest kosmicznie droga. Oprócz czego trzeba robić tam mieszankę paliwową, więc cała procedura, zanim po prostu taką kosę spalinową się odpali, jest dosyć długa i kłopotliwa. A na cmentarzu, jak ja to mówię, w parku sztywnych, mam taki niewielki trawnik do skoszenia, około 3 metry na 6 do 7, więc niewielki kawałek. Dlatego taki krótki wstęp na początku, zanim Wam pokażę tą maszynę i wyciągnę za chwileczkę z pudełka i zmontuję, żebyście mieli świadomość, po co akurat, w jakim celu ją kupiłem. Bo osoby, które mają na przykład jakiś potężny, duży ogród, no to na pewno taka maszyna to nie będzie to, czego oczekują w porównaniu z jakąś dużą kosą spalinową. Bo przede wszystkim wiadomo, taka akumulatorowa ma mniejsze obroty, o wiele dłużej będzie się nią kosiło niż jakąś tam kosą spalinową, ale w takich jakichś awaryjnych sytuacjach, albo tak jak mówiłem, że jest problem z jakimś transportem, a nie zawsze, nie każda osoba posiada na przykład samochód, żeby po prostu gdzieś tam dojechać sobie z normalną, tradycyjną kosą spalinową, więc myślę, że taka podkaszarka wielu osobom się przyda i będzie taką jedyną dobrą alternatywą do tych prac, żeby podkosić, przyciąć gdzieś tam jakąś trawkę. Dobra, koniec gadania, zabieram się za wyciągnięcie tej maszyny z pudełka i za chwileczkę Wam pokażę, zmontuję i sami zobaczycie, jak to wygląda. Na początek pokażę Wam kartonik i omówię, co tu już jest na nim narysowane, opisane. Bo jakbyście byli w sklepie, byście chcieli kupić, to od razu będziecie wiedzieli, że to jest ta sama maszyna. I już oglądając tak zwane pismo obrazkowe na opakowaniu, można się dowiedzieć, co jest w środku, co jest w komplecie, czego nie ma. I teraz tak, no wiadomo, karton jak karton, Parkside, bardzo ładnie tutaj wszystko wykonane, kolorystycznie. Tutaj mamy informację, że 3 lata gwarancji na ten sprzęt producent daje. Parametry tutaj wszystko, to tam na razie Wam nie będę mówił, później Wam jak będę pokazywał, omówię. Mamy żyłkę
Żyłka taka standardowa, dwukierunkowa, tak to nazwijmy. Każdy wie, o co chodzi. Taka standardowa, jak to zawsze. I teraz tak, w komplecie nie ma ani akumulatora. Tutaj mamy narysowany akumulator, który jest przekreślony. Ani nie mamy ładowarki. Dlaczego taka wersja budżetowa bez ładowarki i bez akumulatora? Dlatego taka cena, słuchajcie, 139 zł, co można chcieć. Nie ma co się spodziewać, jeżeli ktoś z Was myślał, że w komplecie jeszcze jest ładowarka, akumulator, to niestety, nie za te pieniądze. Ale to jest sprzęt przede wszystkim dla osób, które już mają jakiś sprzęt Parksize'a, tak jak ja mam na przykład wkrętarkę, mam flexa akumulatorowego i mam też taką pilarkę do przecinania gałęzi, też akumulatorową, więc trzy sprzęty mam akumulatorowe. Czyli nawet jeżeli macie wkrętarkę, no to wiadomo, to na pewno macie akumulator, na pewno macie ładowarkę. I po co, jeżeli ktoś ma sprzęt, po co kupować kolejny komplet z kolejną ładowarką, z kolejnym akumulatorem? Wiadomo, tutaj te akumulatory, te ładowarki pasują do tych wszystkich urządzeń, więc i tutaj tak samo jest narysowana ta cała podkaszarka i tutaj też jest zaznaczone, że nie ma w komplecie. Więc jeżeli ktoś z Was będzie to kupował, żeby nie było takiej sytuacji, że kupi, poleci do domu, nie przeczyta instrukcji, nie obejrzy dokładnie kartonika i poleci z reklamacją do sklepu, powie: kurczę, ale tu nie ma ani ładowarki, ani akumulatora, żeby nie było zdziwka, więc tak w początku Wam mówię. Tutaj jest narysowane, jak już ktoś tutaj testuje, tnie. No dobra, słuchajcie, no tak wygląda pudełko. Pudełko jak pudełko. Tu wszystko, no nie będę Wam pokazywał pudełka, tylko tak Wam pokazałem, żebyście wiedzieli, z czym macie do czynienia przed zakupem. I teraz Wam pokażę to, czego nie ma w komplecie, co będziecie musieli sobie dokupić dodatkowo, albo po prostu z jakiejś innej maszyny, którą posiadacie, po prostu sobie wyciągniecie. Tu jest akumulator, tak wygląda akurat ten akumulator firmy Parksize. Taki standardowy akumulator, jak do wszystkich elektronarzędzi. Ja mam dwa akurat o pojemności 2 amperogodziny. Tutaj mam właśnie, zobaczcie, zaznaczone jedyneczka, żeby mi się nigdy nie pomyliły, który jest na przykład naładowany, który się ładuje i tak dalej. Tu mamy tą kontrolkę stanu naładowania, jak naciśniemy, to nam się zaświeca. No, w tej chwili jest na fulla naładowany, więc taki akumulator. Jaka cena jest jego? Powiem Wam, że dokładnie nie jestem zorientowany, myślę, że w granicach 105-120 zł. Ta większa pojemność będzie droższa, myślę, że 165 zł, coś takiego. Ale z tego co wiem, rok temu takie akumulatory 2 amperogodziny można było kupić za 105 zł. I ładowarka. Ładowarka taka, żeby pasowała oczywiście. Zobaczcie, to jest taki patent. Tak się wsuwa. Za chwileczkę Wam pokażę. Jeżeli jest, tutaj są dwie diutki. Jedna diutka czerwona. Ładowanie się odbywa, to jest czerwone. Jak już się akumulator nam naładuje, zapala się zielona. Ile taka ładowarka kosztuje? No ładowarka jest znacznie tańsza od akumulatora. 39 zł takie coś kosztuje. Więc no, trzeba będzie zainwestować. Maszyna 139 zł. Jeżeli nie macie jakiejkolwiek elektronarzędzia akumulatorowego, no to trzeba będzie 39 zł. No w granicach 200 zł. Będziecie musieli sobie zainwestować. Jeżeli nawet nie macie, a będziecie kosić, na, jak to się mówi, 2-3 razy do roku, a macie dobrego brata, dobrego szwagra albo kolegę, który Wam użyczy, no to można po prostu kupić samą maszynę, a ładowareczkę i akumulator po prostu pożyczyć i się odwdzięczyć jakimś tam browcem za pożyczenie. A teraz Wam pokażę jeszcze, jak tą ładowarką się ładuje. Wkłada się wtyczkę do gniazda zasilającego. W tej chwili się pali dioda zielona, czyli ładowarka pokazuje, że jest włączona. Teraz jak założymy akumulatorek do ładowania, zapala się kontrolka czerwona. Jak akumulatorek się naładuje, to się zapali automatycznie kontrolka zielona i wtedy możemy ładowarkę odłączyć. No i akumulator naładowany, dioda się świeci na zielono, można odłączyć.
No dobrze, pokazuję Wam, jak to wygląda w pudełku. Ja już to wcześniej miałem wyciągnięte, więc wiem, że wszystkie elementy są. Jest oczywiście instrukcja obsługi w kilku językach, oczywiście w polskim. W polskim języku zaczyna się od samego początku. Jest to wszystko opisane, tutaj parametry i tak dalej. No nie będę Wam czytał całej instrukcji obsługi, bo ten film by był za długi, a i tak będzie za długi. Ale zawsze staram się w rzetelny sposób pokazać, omówić sprzęt, który sobie kupiłem. Tutaj jest oczywiście pismo obrazkowe. Wszystkie te elementy, jak to należy tutaj zmocować. Więc instrukcja obsługi dla tych osób, które lubią czytać. Ale powiem Wam, że zawsze czytajcie instrukcję obsługi. I tak, tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj tak, rączkę. Tu jest rączka i zobaczcie, tutaj w rączce jest schowany, jest schowana zapasowa szpulka. Zapasowa szpulka. Długość tutaj tej żyłki to jest 5 metrów. Średnica 1,4 mm. Więc taki standard. No widzicie, taki mam zegar fajny, tak fajnie wybija godziny. Ale jeszcze chwileczkę posłuchamy do końca. Więc no dobra, koniec, wybił już. Teraz słuchajcie, i teraz tak, tutaj mamy taką rolkę. Ta rolka, za chwileczkę to wszystko zamocuję. Ta rolka służy do tego, żebyśmy po prostu, jak jest jakiś murek czy coś, no to po prostu dojechali do tego murka i nie uszkadzali żyłki, tylko to jest taki po prostu, jak to się mówi, zderzak, dobra. Dobra, to to mamy, tu mamy rączkę, tu mamy tą zapasową właśnie żyłkę, którą można mieć ze sobą, albo powiem Wam, że lepiej ją ściągnąć, bo jak zgubicie ją gdzieś w trawie, chociaż nie, to się dobrze trzyma, tutaj masywnie, dobra. No to widzicie, fajny gest od strony producenta, że mamy zapasową. I jest osłona. Jest osłona oczywiście głowicy, plastikowa. I tutaj są wkręty. Tu są wkręty. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wkręty, żeby to zamocować tutaj do całej maszyny, żeby chroniło to właśnie tą głowicę. No i ta osłona, żeby po prostu nam trawa, jakieś kamienie, jeżeli będą podbijane, żeby po prostu nie leciały w ten sposób i nam krzywdy nawet mogły nie zrobić, bo wiadomo, różnie to bywa. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak. Aha, tutaj jeszcze zobaczcie, zanim to jeszcze, o zobaczcie, a tutaj czytałem instrukcję obsługi, to już wiem. Tutaj mamy coś takiego. Ten element oczywiście służy do tego, żeby właśnie, tak jak mówiłem, do tego murka dojechać, a ten element służy do tego, że jeżeli mamy jakieś tam na ogrodzie małe drzewka, coś takiego, to po prostu, żeby po prostu nie przyciąć jakichś tam małych drzewek, jakichś tam krzewów, to jest taki bezpiecznik, blokada taka, żebyśmy po prostu nie ucięli jakiegoś tam małego pędu drzewka, czy pędu jakiegoś krzewu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to właśnie zamocuję tą osłonę. I teraz tak, żeby zamocować tą osłonę, trzeba mieć wkrętak krzyżakowy. Tu są te wkręty, bardzo malutkie wkręty. Nie ma tu żadnego wkrętaka w komplecie, czyli dla osób, które nie mają jakichkolwiek narzędzi, no to po prostu będą musiały sobie skołować albo kupić wkrętak. Śrubki najlepiej to zrobić w domu, nie róbcie tego gdzieś tam na trawie, bo jeżeli śrubka Wam upadnie w trawę, śrubka, wkręt, to są takie wkręty, no, tak jak wkręt taki Wam upadnie w trawę, to już go nie znajdziecie. Jak za nią założę tą osłonę, to może zobaczcie, tutaj mamy takie nacięcia, czytałem instrukcję obsługi i tutaj się łapie tak, że palcem się wciska, wciskamy i łapiemy za tą pokrywkę górną i ściągamy taką pokrywkę i tutaj na dole mamy szpulkę, więc tak się zdejmuje to, żeby po prostu wymienić szpulkę. No dobra, ok, no dobra, ale teraz trzeba założyć tą osłonę. Jak to zrobić? Ok,
Okej. Zacznę tutaj. Ciekawe, czy mam dobrze dobrany wkrętek krzyżakowy. Wkręty zawsze wkręcajcie troszeczkę złapać wkrętakiem. Nie wkręcajcie od razu jednego wkręta do końca. Nie, to jest wszystko ładnie spasowane, bo bałem się, że jeżeli wkręcimy jeden mocno, to się przesunie i ta reszta nie będzie pasowała. Więc montaż, powiem tak, jest banalnie prosty. Tak to jest. Nie wiem, czy będzie mi potrzebny. Akurat tam, gdzie będę kosił, to chyba ten zderzak, to kółeczko nie będzie mi potrzebne. Ale montuję tak, jak to powinno być wszystko. Jeszcze jedna rzecz, którą warto pokazać, o której warto powiedzieć. Coś tu źle zrobiłem przy montażu. Prosty montaż, ale też można się pomylić. Tutaj mamy z przodu tą rolkę, ten ogranicznik, jakbyśmy gdzieś przy jakichś murkach kosili, czy przy krawężnikach. I zobaczcie, tak mam to zamocowane, ale mam źle zamocowane. Dlaczego? Zobaczcie. Teraz się tak kapnęłem, na szczęście jeszcze tą maszyną nie zacząłem pracować. Ta rolka w tej chwili jest z tej strony zamocowana w dół, a moim zdaniem powinna być w górę. Dlaczego? Zobaczcie. Bo teraz ten ogranicznik jest na drodze żyłki, która będzie cięła. Więc po prostu bym uszkodził żyłkę, uszkodził ten ogranicznik. Nie mam tutaj ze sobą instrukcji obsługi, nie wiem, jak to tam jest opisane w instrukcji obsługi. Co prawda czytałem tą instrukcję obsługi, ale powiem wam, że popełniłem taki błąd. Trzeba to po prostu tutaj zdemontować. Tutaj dwa wkręty trzeba odkręcić i po prostu przełożyć to, żeby było do góry, a nie tak jak teraz jest na dół. Więc taka sugestia, jak będziecie to montować, żeby się po prostu nie pomylić, bo ja się pomyliłem, tak jak widzicie. Ja się pomyliłem, ale wam pokazuję od razu, żeby było wszystko jasne. I teraz już pokazuję wam na gotowo, jak ma być prawidłowo zamocowane. Widzicie? Tak to ma być prawidłowo zamocowane. I teraz zobaczcie, teraz już żyłka nie jest na drodze tego ogranicznika. Teraz tutaj rączka, no bo rączka jest najważniejsza, no bo jak będziemy trzymać, nie? Rączka to zobaczcie, tutaj akurat żadnych narzędzi nie potrzebujemy. Pyk. Rączka to jest momentalnie montowana. W kilka sekund można powiedzieć. No i później musimy sobie po prostu tą rączkę ustawić, w zależności jaka pozycja nam będzie wygodna. Jak będziemy to trzymać, na razie nie wiem jaka, no ale to jest regulowane. Ok. I teraz co? Z minusów już wam powiem na samym początku, to co wyczytałem. Tutaj jest oczywiście system tej żyłki, ona się sama docina. I to jest ten problem, że przy każdym uruchomieniu ta żyłka się sama docina, czyli żeby nam żyłka najdłużej wystarczyła w tej maszynie, to musimy jak najmniej uruchomień tej maszyny, czyli na przykład jak mamy tam ten trawniczek do skoszenia, to nie, że będziemy sobie po prostu, nie wiem, uruchomimy sobie na minutę, dwie, trochę pokosimy, potem wyłączymy, znowu uruchomimy, tylko najlepiej uruchomić i od razu jednym ciągiem skosić. Tutaj w tym miejscu mamy oczywiście włącznik i wyłącznik. Jak to jest? Jak ten system jest? Aha, czyli tak, musimy najpierw przesunąć tutaj. Mówię wam tak, jak to z góry jest, jak będziecie trzymać. Tu wciskamy z lewej do prawej i wtedy naciskamy włącznik. A czy jest blokada? Nie, nie ma blokady takiej typowej, żeby nam cały czas maszynka chodziła. A, czyli to jest bezpiecznik taki. Czyli nie zrobimy sobie tak, że wciśniemy i będzie nam cały czas chodziła, tylko musimy cały czas trzymać tu paluchem. Czyli od lewej do prawej i wtedy dopiero wciskamy język spustu, tak to nazwijmy. No, nie wiem jak to tam się fachowo nazywa. A teraz tak, z drugą stronę? Nie.
teraz tak, w tą też możemy. Ale w którąś musiałaby być blokada. Nie, nie ma blokady. Dobra. No dobra, no tak to wygląda, powiem wam. Podepnę akumulator i zobaczymy, czy ta maszynka działa w ogóle. Ja ją już sprawdzałem wcześniej, ona działała, ale wiecie jak to. Wtedy działała, teraz może nie działa, nie? Kurczę, jestem w pomieszczeniu, nie chcę tutaj nic skosić. O, 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 widzicie? To jest to, co mówiłem. Uruchomiła się na chwilę i zobaczcie, już docięła na długość żyłkę. Widzicie? Już ucięło tutaj. Tutaj ta druga jeszcze nie zdążyła, bo tak ją za krótko. Więc przy każdym uruchomieniu żyłka jest po prostu docinana. Nie ma czegoś takiego, że tutaj musimy sobie, jak w innych takich tych kosach normalnych, że tam mamy. Tutaj jest akurat tak z automatu. Dobra, tak to wygląda. Dobra, już nie będę jej uruchamiał. Potem sobie wyreguluję. Odepnę na razie akumulator. I teraz tak. Tu mamy oczywiście głowicę. O, zobaczcie, mamy regulowaną głowicę. Uhuhu. I słuchajcie, no fajnie, fajnie, bo powiem wam, że tam akurat co mam do koszenia, to jest na tej zasadzie, że aha, tu jest tak. Aha, tutaj naciskam, tu naciskam i wtedy obracam. A, tak to jest. Bo ja mam taką tam góreczkę i tam będzie nierówny teren, to nie będzie na prostej, więc no fajnie, że to jest takie obracane. Tu jest tak obracane, a tu jest w pionie. Widzicie jaki bajer? No super. Jeżeli chodzi o regulację, jest super, naprawdę. Słuchajcie, zerknąłem do instrukcji obsługi, jak to tam producent dokładnie opisuje. I tak, tutaj co mamy to kółeczko. Widzicie? To jest tak zwana rolka odległościowa. Właśnie przy cięciu tam przy jakimś murku, albo na obrzeżach właśnie trawnika. No bo wiadomo, jak macie tam jakiś taki ogród z krawężnikami, no to możecie do tego krawężnika sobie podjechać i w ten sposób. Tutaj głowica właśnie ma regulację. To co wam pokazywałem, że 180 stopni się tutaj przekręca na bok, o w ten sposób. Teraz tutaj w jednej ręce kamerę trzymam, to wam nie pokażę, że tak, 180 stopni, 360 to by było naokoło, 180 to jest tak, nie? Tutaj i teraz sama głowica góra-dół, o to mogę wam pokazać jedną ręką, o widzicie? To tu jest regulacja pięciostopniowa w ten sposób. Akumulatory, nie powiedziałem wam, że to są akumulatory 20-woltowe. O pojemności wam mówiłem, że 2 amperogodziny akurat, no można kupić 4 amperogodziny. Długość żyłki to jest 2 razy 5 metrów, no bo to jest wiadomo, w jedną stronę i w drugą, czyli podwójna żyłka, czyli długość jej jest 5 metrów. No i grubość 1,4 mm. I teraz warto jeszcze powiedzieć o wymiarach. W tej chwili mam ją złożoną, czyli taka złożona, tak jak w tej chwili widzicie, to jest 90 cm. I teraz tutaj jak odkręcę i wysunę ten teleskop, no jedną ręką to słabo mi to wyjdzie, no w zależności kto jaki będzie wysoki, ok, jak wysunę oczywiście do samego końca, to długość maksymalna to jest 115 cm, czyli prawdopodobnie od tej rolki tutaj do rączki, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o wymiary. Taka pudełkowa na razie prezentacja. No jest fajna, jest fajna. Pogoda jest ostatnio paskudna, no stop pada. No ale muszę skosić tam w parku sztywnych właśnie ten trawniczek. Powiem wam tak, trawnik tam jest niekoszony.
Rok czasu. Rok czasu w ogóle nie był koszony. Więc takie kępy trawy porosły. I jeszcze wam powiem jedną rzecz. Ta maszyna, teraz mamy październik 2023, ale ja ją kupiłem w październiku 2022. Czyli można powiedzieć, że u mnie w pudełku ta maszynka leżała sobie rok czasu. Dlaczego? No bo po prostu tam trawę chciałem, żeby były takie duże kępy. Jeżeli mam tą maszynę w taki rzetelny sposób przetestować i co nieco powiedzieć, no to trzeba przetestować na jakichś kępach trawy, a nie chciałem gdzieś tam na jakiś, nie wiem, jakiś tam łąkę kosić i kombinować, bo tą maszynę chcę przetestować tak jak w moich potrzebach, czyli na moim terenie. Tak jak potrzebuję tą maszynę, to w takim terenie ubnie do tego, co ją kupiłem, a jakieś tam testowanie w jakiejś tam łące czy gdzieś tam, to by było nie po to, po co ją kupiłem, więc zależało mi po prostu na tym, żeby u mnie ta trawa, takie kępy trawy się tam zrobiły, żeby było naprawdę ciężko skosić. No i wtedy, jeżeli tą maszynką mi się to uda, no to będę mógł powiedzieć, no, sprzęt taki, który akurat potrzebowałem. Jeżeli mi się to nie uda, no to wiadomo, zawsze można kosą spalinową przykosić do zera, a potem taką pod kaszarką po prostu tą trawkę co jakiś czas wyrównać. Ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że ta maszyna sobie poradzi. Wiecie co, tak wam powiedziałem, że mobilny sprzęt do przewożenia na rowerze, no chyba trochę przesadziłem, bo na bagażnik rowerowy to ona jest za duża, zresztą nie ma jak zamocować chyba. No wszystko się da, ale w ten sposób mieć umocowane na rowerze, żeby po prostu nie uszkodzić tej maszyny, nie zgubić, no to będzie trudne. Ale powiem wam, że taka tak zwana, taki plecak, taki worek marynarski, no to taki worek marynarski, taki plecak, no to ma 90 cm długości, więc bez problemu taką maszynkę można w taki plecak załadować i na rowerze da się pojechać. Ale jeżeli chodzi o zamocowanie na bagażniku w rowerze, no to raczej nie. No bo widzicie, jak to można byłoby zamocować, trochę by było trudne. Oczywiście to nie koniec tego filmu, ale koniec takiej prezentacji pudełkowej. Teraz dopiero przetestuję w terenie tą maszynę i potem za chwileczkę na końcu filmu powiem wam co nieco, jak ta maszynka się sprawdziła. No i jakiś tam filmik może z koszenia też wrzucę. No ale cały na pewno obszerny materiał z koszenia to będzie osobny film. Żeby ten film nie był za długi, chociaż na pewno i tak będzie za długi. To tyle, jeżeli chodzi o taki pierwszy wstęp. No i nie żegnamy się, bo za chwileczkę będzie dalsza część tego filmu i już wam powiem, jak maszyna się sprawdziła w terenie. No dobra, uruchamiam i patrzymy, czy ta maszyna jeszcze działa. Jeszcze nie robiłem, a może już nie działa. Jakoś daje radę. Maszyna jest lekka, fajnie się trzyma. Najwyższy czas zrobić podsumowanie i ocenić tą podkaszarkę firmy Parksize model PRTA 20LI
C3. Powiem tak, żeby cośkolwiek konkretnego na ten temat powiedzieć, to by trzeba było ją poużywać z rok czasu, może dłużej, chociaż raz w tygodniu, raz w miesiącu. Ja przetestowałem ją tylko jednorazowo, można powiedzieć. Ale co nieco mogę na ten temat powiedzieć i przede wszystkim jestem zadowolony z tego zakupu. Po to, po co ją potrzebowałem i po to ją kupiłem do koszenia tego tam małego trawniczka w parku sztywnych na cmentarzu, spełnia swoje zadanie. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo myślałem, że nie da rady sobie w tej wysokiej trawie. Powiem jeszcze tak, ja tą maszynę kupiłem. Nie dostałem jej do żadnych tam testów, prezentacji. Tak na zakończenie mogę podsumować w ten sposób, że plusy i minusy. Może zacznę od plusów, bo jest ich o wiele więcej. Największy plus tej maszyny, tej podkaszarki, cena. 139 zł, tyle za nią dałem. No to chyba bije na łeb, na szyję wszystkich innych producentów, takich właśnie akumulatorowych podkaszarek. Kolejny plus, jeszcze chyba ważniejszy niż ta cena, to że producent daje na ten sprzęt, bynajmniej zakupiony w sklepach Lidl, tak jest tutaj widnieje na pudełku, 3 lata gwarancji. Powiem tak, to jest bardzo długo. To jest bardzo długo, bo standardową gwarancję mamy unijną 2 lata. No to 3 lata to zawsze o rok dłużej. Jeżeli ktoś naprawdę ten sprzęt będzie bardzo często używał, no to nawet jak mu się popsuje przed upływem gwarancji, cena 139 zł, przypuszczam, że nie będą się bawili, żeby wysyłać ten sprzęt do reklamacji, naprawiać i wam odsyłać, tylko prawdopodobnie przy tak tanim sprzęcie dostaniecie zwrot pieniędzy od razu w sklepie Lidl, tam gdzie oczywiście kupicie, jeżeli kupicie w Lidlu. Kolejnym plusem to, że jest lekka. Lekka konstrukcja. No, nawet myślę sobie, starsza jakaś osoba, jakiś emeryt, emerytka, jakaś drobna kobietka poradzi sobie. Nie będzie to jakiś ciężki sprzęt, bo wiadomo, jakaś tam podkaszarka spalinowa jest ciężka. A tutaj jest leciutki sprzęt. I powiem wam, o, znowu zegar się odzywa. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o moc tego silnika, no tam były takie potężne kępy trawy hodowane przez rok czasu i powiem wam, że byłem miło zaskoczony, bo nie było czegoś takiego, żeby się zacinało coś. No, dawała radę ta moc tego silnika. Jaka to jest moc silnika? Powiem wam, że w instrukcji obsługi dokładnie nie jest to podane, więc nie wiem. Prosta jest w obsłudze ta maszyna, jeżeli chodzi o tutaj tą regulację i tak dalej, o złożenie tych elementów, to myślę, że każda osoba, nawet jeżeli nigdy przedtem jakiejkolwiek takiej maszyny nie składała, to bez problemu sobie poradzi. Kolejny plus to można powiedzieć to, że jest to właśnie podkaszarka elektryczna. Prosta w obsłudze, bo wystarczy tylko naładować ten akumulator, podpiąć go do maszyny i już działa. Nie jest to tak kłopotliwe jak jakaś podkaszarka spalinowa, gdzie trzeba kupić benzynę, czyli mieć karnister, żeby kupić tą benzynę, kupić do mieszanki olej, żeby po prostu zrobić do silników dwusuwowych mieszankę. Więc nie każda osoba ze spalinówką sobie poradzi, nie każda osoba będzie chciała się bawić, a tu tylko wystarczy podpiąć akumulator, jest ok. No teraz powiem wam, jakie są minusy, moim zdaniem, tej maszyny. Zacznę może od takiego minusu od razu zauważalnego przy zakupie tej maszyny. Maszyna jest tania, 139 zł, no ale w komplecie nie ma ani ładowarki, ani akumulatora, więc kupując samą maszynę nie możemy od razu sobie kosić trawy. Może być taka sytuacja, że ja kupiłem tą maszynę w sklepach Lidl i może być na przykład w Lidlu sprzedawana ta maszyna, ta podkaszarka. A w tym samym czasie może nie być ani ładowarki, ani akumulatorów i może być problem. Oprócz tego maszyna jest tania, 139 zł, ale zakup akumulatora i zakup ładowarki przewyższa zakup tej maszyny. Taka ładowarka około 40 paru złotych,
akumulator około 105-160 zł, w zależności jakiej pojemności kupimy. Więc suma summarum cena wzrasta. Ale osoby, które mają jakiekolwiek jakąś wkrętarkę, jakąś podkrzesywarkę do cięcia gałęzi, czy jakiegoś fleksa akumulatorowego firmy Parkside, albo jakiejkolwiek innej firmy, gdzie jest system właśnie tego typu właśnie akumulatorów, no to już nie ma problemu, bo ładowarkę i akumulator sobie po prostu ktoś wyciągnie z innej maszyny, którą już posiada. Kolejnym minusem, można powiedzieć, no znaczącym, może się okazać, co dla niektórych z Was, krótki czas pracy właśnie na akumulatorach. Ja mam tutaj dwa akumulatory, mam jeden oznaczony jedyneczką, drugi oznaczony dwójką. Ten akumulator jedyneczką oznaczony, on pochodzi z mojej wkrętarko-wiertarki firmy Parkside. Ma około 2 lat i drugi akumulator oznaczony cyfereczką 2. Ten kupiony był rok temu, ma rok czasu. Był kupiony z przeznaczeniem jako drugi akumulator do zakupionej właśnie takiej piły, kurna, na wysięgniku okrzesywarki do ucinania gałęzi. I powiem Wam tak. Drugi film będzie bardziej, jak to się mówi, z testów w terenie, taki bardziej obszerny. I tam w tym filmie będziecie mogli zobaczyć, jak ja po prostu testuję tą podkaszarkę. I na tym akumulatorze 1C praca wyszła około 5-6 minut. No byłem w szoku, bo się spodziewałem, że 10-15 minut ta maszyna na pewno pochodzi. Ale niestety, ten akumulator już jest troszeczkę mocno wyganiany. Jeżeli chodzi o ten drugi akumulator, który ma tylko rok, który nie był tak intensywnie używany, no to czas pracy maszyny 16 minut. Więc całkiem nieźle. Przypuszczam, że jeżeli bym miał nowe akumulatory o większej pojemności, bo to są tylko 2 amperogodziny o pojemności, a ja bym miał 4 pojemności amperogodziny, no to spokojnie można byłoby wydłużyć taką pracę nawet do 30 minut. Więc podstawa, nowe akumulatory o większej pojemności i wtedy można pracować. Na pewno nie można sobie kosić jakiegoś dużego ogrodu za pomocą tej podkaszywarki. No chyba, że ktoś ma z Was 4-5 takich akumulatorów, albo będzie po prostu przerywał pracę, będzie ładował i ponownie dalej kosił. Na pewno nie jest to sprzęt dla osoby, która gdzieś tam wchodzi na fuchy. No i co? Komuś będzie kosił, nagle się skończy akumulator, prąd i powie: panie, skoszę panu, ale daj panu sztrumu, kurna, żebym podładował sobie akumulator. Jeżeli chodzi o tego typu właśnie akumulatory, 20 V napięcie. W środku, no nie będę tego rozkręcał, one składają się w środku z takich ogniw 3,7 V. To są takie, można powiedzieć, bardzo popularne 18650, to jest model tych akumulatorów. Tam prawdopodobnie znajduje się 6 sztuk właśnie, 3,7, ponad 20 V, tu jest napisane 20, więc przypuszczam, że takich ogniw tam jest 6 sztuk w środku. I teraz pytanie, jakiej klasy, jakiej jakości są właśnie zastosowane w środku, no to wtedy będzie nam to długo służyło. No, czy da się taką baterię, taki akumulator zregenerować? Nie wiem. Ja osobiście na razie nie miałem takiej potrzeby, żeby rozkręcać, regenerować. Myślę, że się da. Więc, ale czy koszt zakupu takiego z Lidla całego akumulatoru będzie tańszy? Czy taka regeneracja? Nie wiem. Nie wiem, w zależności jakie ogniwa sobie kupimy, bo nie wiem, jakiej tutaj firmy są w środku te ogniwa. Gratuluję wszystkim, którzy dotrwali do samego końca. Mam nadzieję, że maszyna Wam się spodobała, jeśli tak, to łapka w górę. Mam nadzieję, że ta moja prezentacja była na tyle bardzo rzetelna, że będziecie mogli sobie podjąć decyzję, czy to jest sprzęt dla Was, czy nie. Oprócz tego oczywiście pojawi się jeszcze na moim kanale drugi film z testowania tej maszyny już w terenie, jak tam kosiłem tą trawę. Taki już bardzo
dłuższy filmik z koszenia, bo tutaj tylko w tym filmie takie malutkie urywki widzieliście. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.